opłatek, który zaczyna się w kościele na mszy świętej, to przede wszystkim po to, żeby dać sportowcom modlitwę. Myślę, że ona jest potrzebna każdemu z nas, tak? Na koniec to błogosławieństwo. I tak naprawdę nie jest ważne to, ile nas tam w tym kościele będzie. Dla mnie było piękne też to, że byli młodzi sportowcy aktualni, byli ci seniorzy, legendy naszego polskiego sportu, byli kibice, byli działacze. Jestem budowany tym, że jest, dlaczego dalej się kontynuowałem, bo trochę były przerwy. Bo to jest chyba też takie ważne, żeby powiedzieć to, zwłaszcza młodym ludziom sportu, jak ważne, bo przecież często odwołujemy się do wiary, często odwołujemy się też do emocji tych takich bardzo pozytywnych i dziękujemy za to, że tyle mamy siły, energii i odnosimy tyle sukcesów w sporcie. Tak, ja uważam, że to przy pomocy Boga dużo sukcesów się osiągają i to trzeba czasami Bogu za to podziękować i przyjść tutaj. Ja nie apeluję, nie namawiam, nie apeluję, bo każdy jest kowalem swojego losu, ale ja takiej wiarze zostałem wychowany i jestem za tym, żeby tak dalej to kontynuować. Sportowcy, którzy są wierzący, to przed każdymi ważnymi zawodami zawsze wzywają pomocy sił nadprzyrodzonych, sił duchowych, wzywają pomocy Pana Boga. No i tutaj też jest taka okazja, żeby spotkać się właśnie w tym dniu, akurat przed świętem Trzech Króli, że można się spotkać tutaj ze swoimi kolegami, znajomymi, byłymi piłkarzami aktualnymi. No i tak miło spędzić ten czas i ten wieczór. No. Właśnie dopiero ksiądz kapelan Jerzy uświadomił, tak jak powiedział, że 30 lat już tych spotkań opłatkowych. Mówi tutaj obecny Wojtek Tyc, mógłby nam opowiedzieć o tym, że to dopiero to do mnie dotarło, że ja już tu jestem nestorem. Ja tu już jestem nestorem w tym sporcie opolskim, a przyjechałem 50 lat temu do Opola, to byłem najmłodszy w szatni, a dzisiaj już robię za nestora. No. I cieszę się, że jest ten moment powrotu, bo rzeczywiście pandemia no, spowodowała to, żeśmy trochę gdzieś tam się rozeszli z organizacją tego opłatku. Teraz, kiedy mamy taką możliwość, chcemy wrócić, chcemy to dalej kontynuować tu właśnie, bo to jest dobre miejsce.